Witam serdecznie. Nazywam się Ilona Posylużna i dzisiaj UJO dyskutuje z ambasadorem Janem Piekło o rodakach na wschodzie. Dobry wieczór, panie ambasadorze. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Spotykamy się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji, które co roku organizuje Forum Młodych Dyplomatów. A współorganizatorem wydarzenia jest Studencki Zespół Ambasadorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przypomnę naszym widzom, że w latach 2016-2019 pełnił pan funkcję ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, czyli w okresie niełatwym, reformatorskim po Euromajdanie. Ponadto jest pan absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i przez wiele lat, jak nikt inny, był pan zaangażowany w realne działania na rzecz budowania partnerstwa ze wschodnimi sąsiadami Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej oraz pracował w programie Partnerstwa Wschodniego przy Komisji Europejskiej. Obecnie jest pan przewodniczącym Stowarzyszenia Wiladecjusza. Czy wszystko się zgadza? No tak. Poza tym jestem jeszcze dziadkiem dwóch rozbójników małych. O, świetnie. To bardzo miło nam pana dzisiaj gościć. Chciałabym powiedzieć, że temat dzisiejszego dnia w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji to problemy Polonii XXI wieku. Więc proponuję, zanim przejdziemy do Polaków na wschodzie, żeby pan ambasador zarysował szerszy kontekst, na przykład odwołując się do problemów Polaków na zachodzie, albo też powiedział, jaka jest specyfika tego zjawiska, Polacy na wschodzie, kim oni właściwie są? To jest dość skomplikowane zadanie, żeby to tak bardzo szybko wyjaśnić. Postaram się zrobić to możliwie prosto. Podstawowe pytanie jest takie, skąd ci Polacy na wschodzie się wzięli? I generalnie również powiedzieć, że Polacy są nie tylko na wschodzie, ale i również w dużej ilości są na zachodzie. I czasem zdarzało się, że ci, którzy się znaleźli na wschodzie, potem w wyniku różnych zawierów dziejowych i historii wylądowali ze wschodu na zachodzie. To mówię o polskich żołnierzach armii Andersa choćby, ale nie tylko. To były również losy mojej rodziny najbliższej. No, odpowiedź jest bardzo prosta. Polska utraciła niepodległość, została rozebrana pomiędzy trzy mocarstwa, Rosję, Austrię i Prusy. A ponieważ Polacy wierzyli w to, że uda im się wywalczyć tą niepodległość, organizowali się wielokrotnie i wybuchały kolejne powstania. Była insurekcja kościuszkowska, potem było powstanie listopadowe, potem było powstanie styczniowe. No i tak właściwie w wyniku tych powstań najbardziej twórcza, tak zwana elita polskiej, można powiedzieć, najbardziej patriotyczna, ona albo musiała migrować na zachód, żeby po prostu nie dostać się w ręce zaborców, ponieważ powstania były przegrane, albo dostawała się do niewoli i lądowała gdzieś na zesłaniu, czy na Syberii, czy w Rosji. No taki los był między innymi, wprawdzie w nie najgorsze miejsce trafił Adam Mickiewicz, ale on też był zesłany, chociaż przyjemne okolice, które dzisiaj są okupowane przez Rosję. Mówię o Półwyspie Krymskim. No i w wyniku tych działań po prostu Polacy lądowali na wschodzie i na zachodzie. Potem doszło do powstania państwa polskiego po I wojnie światowej i zaczęły się powroty. Po prostu Polacy wracali. Wracali z zesłań, wracali z zachodu, cała armia błękitna, Halera i w rezultacie no, powstała Polska, która może nie była na miarę marzeń, ale była i trwała no, nie za długą chwilę do momentu wybuchu II wojny światowej, kiedy w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow doszło do podziału Polski
I znowu stała się ta sama historia. Polacy trafili do niewoli, żołnierze polscy trafili do niewoli, polska inteligencja była tępiona. Jedni uciekali na zachód, drudzy dostawali się w ręce sowieckie i niektórych spotkał najgorszy z możliwych los, ponieważ zostali zamordowani w sposób okrutny. To jest sławna zbrodnia w Katyniu i wiele, wiele innych zbrodni podobnym charakterze popełnionych na Polakach. No i po II wojnie światowej powstał ułomny twór zwany PRL-em, czyli Polską Rzeczpospolitą Ludową. Nie wszyscy ludzie, którzy znaleźli się na Zachodzie, chcieli tu wrócić i mogli tu wrócić, między innymi brat mojego ojca, ponieważ obawiali się, że jeżeli tu wrócą, to będą aresztowani. Rzeczywiście takie rzeczy się zdarzały. No a spora część Polaków, która w wyniku zmiany granic i innych różnych dramatycznych wydarzeń historycznych, znalazła się na wschodzie. Część z nich się znalazła na Syberii, część z nich się znalazła na Ukrainie, część znalazła się jeszcze gdzie indziej. A potem, tuż po wojnie, doszło do sławnej wymiany ludności w ramach tak zwanej wymiany ludności. Mówię o akcji Wisła i o tym, że w wyniku porozumienia układu wymuszonego pewnie przez Stalina na Polsce, część Polaków mieszkających na terenach oddanych Związkowi Radzieckiemu, czyli na terenach dzisiejszej Ukrainy, no, została przywieziona pociągami do Polski, w tym również część mojej rodziny, a część Ukraińców została wysiedlona. Niektórzy na ziemię tak zwane zachodnie i północne w Polsce, a niektórzy na tereny Ukrainy. I to tak mniej więcej, w największym skrócie chyba to tak wygląda. Ważne jest, żebyśmy mieli świadomość tego, że były te powroty, że potem w wyniku tych powrotów znowu następowało jakieś dramatyczne wydarzenia historyczne, no i znowu się zaczynały migracje, które, no, jest jeszcze może parę państw na świecie, które mają podobne losy. Między innymi są to Ormianie, którzy są rozsiani po całym świecie. No to może w największym skrócie w tyle, a ja jestem bardziej zainteresowany pani pytaniami. No, może na początku zaprotestuję, bo użyła pani sformułowania Polonia. Polonia w odniesieniu do tych Polaków żyjących, mieszkających na Białorusi, na Ukrainie, to czy na Litwie. Czasami bywa nawet obraźliwe. Dokładnie. Oni ani tego nie lubią i myślę, że mają rację. Nazwy Polonia używa się w stosunku do tej zachodniej. Chociaż oni też nie są specjalnie szczęśliwi z tego powodu, ale no, jakoś się nie denerwują i to jest, myślę, bardziej racjonalne. To znaczy, ja dziękuję, pozwolę sobie jeszcze na temat tej Polonii dodać. Nieraz też tłumaczę swoim rówieśnikom, znajomym, że właśnie Polonia bardziej odnosimy do tej zachodniej części, do emigracji, natomiast z tej mojej małej ojczyzny mogę powiedzieć, że czasami się mówi, my nigdzie stąd nie wyjechaliśmy, nie jesteśmy Polonią, my tutaj byliśmy od wieku i tutaj zostaliśmy, to się granica się przesunęła. Więc takie jest uzasadnienie, po prostu powiem, wśród Polaków mieszkających na wschodzie przede wszystkim. Dziękuję panie ambasadorze za to wprowadzanie w historyczny kontekst, to jak to się kształtowało, jak to wyglądało. To jest bardzo ważne, żeby rozumieć to, o czym będziemy mówić dalej. Natomiast od siebie mogę dodać, że czasami słyszę wypowiedzi w mediach zabarwione politycznie, w których sądy na temat Ukrainy czy Białorusi są dalekie od rzeczywistości. Sytuacja polityczna czy społeczna bywa błędnie interpretowana z polskiej perspektywy,
co najzwyczajniej przyczynia się do utrwalenia stereotypów i nawet dezinformacji wewnątrz kraju. Mówiąc przekornie, nie każdy, kto spędził weekend we Lwowie, jest znakomitym ekspertem do spraw Ukrainy. Wobec tego chciałabym zapytać, z jakimi mitami na temat wschodu spotkał się pan w mediach czy w rozmowach z Polakami? No to o pierwszym micie tośmy już powiedzieli sobie. To jest mit Polonii, której na wschodzie nie ma. Następnym mitem, z którym się spotkałem, to było coś takiego, że Polacy są tam nieszczęśliwi, że Polacy są tam prześladowani, co w przypadku na przykład Białorusi rzeczywiście miało miejsce i że Polacy no, wymagają pomocy finansowej. I no, muszę powiedzieć, że to nie do końca jest tak. Oczywiście, że są ludzie, którzy no, żyją w biedzie, którzy mają spore problemy i należy im się jakaś pomoc, w tym również pomoc od państwa polskiego, ale większość ludzi, których spotkałem na Ukrainie podczas mojego pobytu i nie tylko, ludzi polskiego pochodzenia, to są ludzie zadowoleni z siebie, ludzie realizujący się zawodowo, często młodzi ludzie, którzy albo skończyli studia, albo właśnie studiują i to nie są żadni jacyś nieudacznicy, nieszczęśliwi ludzie, to są ludzie, którzy na dodatek, co jest bardzo ważne, myślę, że to generalnie jest ważne, oni się utożsamiają z państwem ukraińskim i są lojalnymi obywatelami tego państwa ukraińskiego, o czym najlepiej świadczy liczba ludzi polskiego pochodzenia, którzy walczyli w Donbasie i niektórzy z nich tam zginęli, czyli po prostu walczyli za kraj, który z pewnego punktu widzenia nie do końca jest ich ojczyzną, ale oni się z tym państwem, z tym krajem utożsamiają. Myślę, że to jest ważne, żeby tym Polakom na wschodzie pomagać w sposób sensowny, a nie nierozsądny i niezorganizowany. Pomagać im osiągnąć sukces w kraju, w którym mieszkają, pomagać im w tym, żeby mogli utrwalać swoje zdolności językowe, żeby mogli studiować w Polsce. Natomiast w tej chwili dzieje się taki proces, który ja obserwuję i wiem, że no, on przybiera na sile, że bardzo, bardzo dużo dzieci polskich obywateli, młodych Polaków mieszkających na Ukrainie, oni po prostu przyjeżdżają do Polski. Nie ma problemu, no, ponieważ nie ma wiz, dzięki Partnerstwu Wschodniemu już. Wiemy i myślę, że jeszcze za chwilkę o tym porozmawiamy, panie ambasadorze, zwłaszcza o tej pomocy. Natomiast zgadzam się z tym punktem widzenia, zupełnie znam też Polaków, młodych Polaków, którzy stali na Euromajdanie, więc możemy powiedzieć, że ich aktywność jakaś społeczna i polityczna jest zauważalna, natomiast no też bym nie marginalizowała tego problemu, bo wiadomo, że jeżeli mówimy o tej pomocy finansowej, to wydaje mi się, że w dużym stopniu to dotyczy przede wszystkim osób starszych, osób chorych, porzuconych, którzy odegrali ważną rolę, czy albo ich rodzice kiedyś w kształtowaniu się państwa polskiego i tak dalej, więc to są trudne losy, o tym wiemy i jak najbardziej oni potrzebują pomocy. Natomiast zupełnie się z panem zgadzam, młodzi Polacy osiągają sukcesy, robią biznesy i wszystko jest wspaniale pod tym względem. Natomiast do tego jeszcze wrócimy. W takim razie ja zapytam, czy może jeszcze jakiś mit na temat wschodu, z którym pan się spotkał, coś, co pana dziwi, jak to w Polsce jest inaczej postrzegane? No oczywiście, pani delikatnie o tym napomknęła, ale no, istnieją środowiska, które no, nie są zainteresowane tym, żeby stosunki polsko-ukraińskie się jak najlepiej układały. To jest teraz widoczne, zwłaszcza w epoce internetu, na forach różnych dyskusyjnych. I te środowiska próbują po pierwsze nadużywać pewnej terminologii związanej z
historią ukraińską, z historią UPA i z historią Stefana Bandery, nie wiedząc nawet, że Stefan Bandera przesiedział większość czasu II wojny światowej w obozie koncentracyjnym w Niemczech. I usiłują budować wrogość opartą o taki, no powiedzmy, prymitywny nacjonalizm. Manipulując faktami, tworząc, czy usiłując tworzyć sytuacje konfliktowe, a nawet posuwając się do tego, że pojawiają się również takie, miałem zresztą z tym do czynienia jako ambasador, pomysły i koncepcje, że należałoby żądać zwrotu polskich majątków, polskich kamienic i że Lwów to jest właściwie polskie miasto i że Polacy do tego Lwowa powinni wrócić. Ja pozwolę sobie powiedzieć, że to jest temat, który boli nas Polaków, ale reprezentując też niejako perspektywę Polaków ze wschodu, powiem, że to bywa manipulacyjnie wykorzystywane przez różnorakie siły polityczne, jak pan też to określił, środowiska, co w podsumowaniu tylko szkodzi interesom samych Polaków, ludzi, którzy tam żyją, utrudnia dobrą, pomyślną integrację w ramach społeczeństwa, w którym na co dzień zamieszkiwują, więc mnie się wydaje, że takie narracje mogą być jeszcze bardziej dla nas szkodzące i krzywdzące. I to jest przykre, że czasami właśnie powiedzmy z góry politycznej nie widać tych problemów, ale dzisiaj może jeszcze do tego wrócimy i sobie to przybliżymy. Dziękuję za tę opinię. Natomiast wracając właśnie do tych kwestii mniejszości, tak, bo właśnie poruszyliśmy kwestię mniejszości i chcę powiedzieć, że czasami odnoszę wrażenie, że organizacje polonijne, pozwolę sobie takie określić bardzo ogólnikowo, chociaż już rozmawialiśmy o tym terminie Polonia, ale mam na myśli różne stowarzyszenia, NGOsy, no i nie ma co ukrywać także wspólnoty parafialne ukształtowane przy kościołach rzymskokatolickim. W większym stopniu dbają o język polski, zajmują się promocją kultury, w swojej działalności odwołują się do klasyków, pamięci historycznej, tak mamy obchody świąt narodowych i religijnych. Natomiast mniej zajmują się kwestiami współczesnymi, bądź to gospodarka czy wyzwania o charakterze politycznym. Są niejako oderwane od rzeczywistości, w której funkcjonują. Wobec tego chciałam zapytać o pana zdanie. Czy polska mniejszość na Ukrainie jest zauważalna? Jaką rolę odgrywa w procesach natury społecznej i politycznej, które zachodzą w tym państwie? Ja bym się zgodził z tym, że rzeczywiście spora część organizacji polskich na Ukrainie no tak idzie raczej w kierunku tradycji, historii, języka. Natomiast cały czas podczas mojego ambasadorowania w Kijowie ja starałem się właśnie uruchomić myślenie biznesowe, ekonomiczne. Ponieważ jest spora grupa takich biznesmenów polskiego pochodzenia i Polaków, którzy całkiem dobrze sobie radzą na ukraińskim rynku. Jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie w Kijowie, z którymi współpracowałem. Oni naprawdę obracają wielkimi kwotami, inwestują duże pieniądze i prowadzą produkcję, są obecni na rynku, zauważalni i oni również pomagają przy organizowaniu różnych patriotycznych uroczystości. Natomiast to jest coś, co by było podstawowym zadaniem w tej chwili państwa polskiego, żeby oprócz budowania świadomości historycznej, która jest, myślę, dość mocno zbudowana w tej chwili, choćby dlatego, że Polska jest w Unii Europejskiej, Polska jest w NATO, Polska jest jakimś przykładem do naśladowania, do Polski można wyjechać, można w Polsce studiować, to już jest w zasięgu praktycznie każdego obywatela Ukrainy. No może nie każdego, ale w dużej większości. I należałoby się skupić właśnie na tym, żeby pokazywać ten kierunek działania na budowanie swoich możliwości zarządzania,
swojej pozycji w kraju, w którym żyją. I no, martwi mnie może trochę to, że jak znam Radę Najwyższą, Werchowną Radę Ukrainy, to że tam nie ma właśnie jakiejś zdecydowanej obecności polskiej, czy polskich przedstawicieli, którzy by reprezentowali tą polską mniejszość. Jest, zdaje się, jeden poseł deputowany z Węgier, natomiast polskiego deputowanego nie ma. Z pewnością nawet ci Polacy, którzy działają i gdzie się pojawiają, to wydaje mi się, że są rozproszeni raczej, więc wobec tego nie są zauważani w przestrzeni publicznej tak, jakby mogli być. Już trochę porozmawialiśmy o Ukrainie, ale ja wiem, że pan ambasador śledzi i komentuje sytuację także na Białorusi. Jak wiemy, Związek Polaków na Białorusi nie jest uznawany przez tamtejsze władze od 2005 roku. Dostajemy wiadomości o represjach, które się nasiliły zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Z drugiej strony w Polsce i nawet u nas w Krakowie odbywały się manifestacje solidarności wobec obywateli Białorusi, którzy walczą z reżimem. UJ na przykład zaangażował się w nową inicjatywę zwaną Solidarni z Białorusią. I już wiemy, że będziemy mieli stypendystów tego programu. W świetle ostatnich wydarzeń, jak pan ocenia sytuację polskiej mniejszości na Białorusi? To również są Polacy, którzy tam mieszkali. To nie jest żadna Polonia. Tylko to są Polacy, którzy tam mieszkali i którzy w tej chwili się włączyli w protesty przeciwko uzurpacji Łukaszenki i są aktywni. No, pewne niebezpieczeństwo jest tego rodzaju, że oficjalna narracja mińska w tej chwili Łukaszenki jest taka, że to Polska. Że to Polska wspólnie z Litwą przy pomocy NATO no, wykorzystała i wykonała manewr mający na celu podważenie jego rządów i całe te protesty. Więc środowiska polskie, świadome, które solidaryzują się z protestami, no, nie bardzo mogą znajdować się na czele i uczestniczyć w takiej skali w tych protestach, bo to od razu będzie argument dla Mińska, a pewnie też i dla Moskwy, że to Polska usiłuje obalić Łukaszenkę. Więc to stwarza sytuację niezwykle trudną do działania dla Polaków mieszkających na Białorusi. Natomiast z tego, co wiem, widzę i słyszę, to oni się włączają w protesty. I tym bardziej, że te protesty nawiązują do wspólnego dziedzictwa. Do właściwie dziedzictwa II Rzeczypospolitej, pierwszej Rzeczypospolitej. Do dziedzictwa również i II Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim do dziedzictwa I Rzeczypospolitej, no i do tego, co mamy wspólne, no, do wspólnej historii, no i również do tego, że jednak Białorusini bardzo często, młodzi Białorusini przyjeżdżali do Polski, studiują tu, uczą się, pracują, zakładają biznesy. Więc no, oni sobie tak myślą, że skoro w Polsce jest tak normalnie i że tu Polska jest w Unii Europejskiej, no to może fajnie by było, gdyby i Białoruś była w Unii Europejskiej, a ci Polacy z Białorusi to mogliby tutaj pomóc w tym po prostu, być rodzajem łącznika. No nie jest to łatwa sytuacja. Pani przewodnicząca tego związku, Andrzejka Borys z Białorusi, no wszystko zrobiła już tyle w swoim życiu, dlatego żeby pokazać, że ona jest lojalna również w stosunku do tego państwa białoruskiego, nie w stosunku do Łukaszenki, tylko do państwa białoruskiego, że no, udowadnianie komuś, że się nie jest wielbłądem, jest trudne. To znaczy, sądzę, że z naszej perspektywy, naszej, mówię, polskiej w Polsce,
wydaje mi się, że bardzo ważne, zanim wydamy jakąś opinię w świat, będziemy promować jakąś narrację, czy dotyczącą, przepraszam, Białorusi, czy Ukrainy, musimy się zastanowić, jak to zostanie odebrane w tym kraju i czy nie zaszkodzi to interesom Polaków tam mieszkających, bo wydaje się, że troska o naszych rodaków właśnie na tym polega, żeby nie stawiać ich w pozycji, kiedy to oni muszą się bronić, żeby nie zmuszać ich jakby do tego, że muszą się przeciwstawiać reakcji, której mogliby się spodziewać ze strony władz i tak dalej. Więc to są bardzo ważne kwestie. Dziękuję za tą opinię. Natomiast poruszyliśmy właśnie kwestię Związku Polaków na Białorusi, rozmawialiśmy już troszkę o Ukrainie i chciałabym pana zapytać, jak pan sądzi w tych kwestiach społecznych, co jest siłą napędową polskiego aktywizmu na wschodzie? Jaki jest wyraz tej polskości, tak? Czyli jak on jest instytucjonalizowany, co wyznacza jego kierunek? Kiedyś miałam takie rozważanie i się zastanawiałam, czy są to właśnie te organizacje, czy Kościół. Raczej nie biznes, ale może pan ma inne zdanie. To chciałabym pana zapytać. Na pewno to jest pewnego rodzaju sentyment. Sentyment związany z historią, związany z historią Rzeczypospolitej pierwszej, z historią często swoją rodzinną jakąś. To pewnie odgrywa jakąś rolę, ale myślę, że przede wszystkim to jest taka solidarność ogólnoludzka. Ja dokładnie pamiętam i rewolucję na granicy, której się w tej chwili prawie nie mówi i nie słyszy, ale pamiętam dobrze pomarańczą rewolucję i rewolucję godności i fakt, że Polacy tam zawsze byli. Przyjeżdżali z kraju, to byli bardzo często młodzi ludzie i oni chcieli pokazać swoje wsparcie, nie wsparcie dla Polaków na Ukrainie, tylko wsparcie dla państwa ukraińskiego, dlatego, żeby Ukraina mogła być demokratycznym krajem, gdzie będzie można po prostu z polskim paszportem bez problemu przyjeżdżać i gdzie można mieć przyjaciół, z którymi można robić na przykład interesy, w tym również gospodarcze. To ta solidarność, ona się przejawiała na wiele, wiele, wiele sposobów. I jednym z tych sposobów, sposobem najskuteczniejszym, to była inicjatywa Partnerstwa Wschodniego, która w rezultacie stworzyła formalne europejskie ramy do tego, żeby można było tą Ukrainę przybliżyć do Unii Europejskiej i no niestety, mimo wysiłków Warszawy, a takie wysiłki były i sam też w tym uczestniczyłem, żeby Ukraina dostała perspektywę członkostwa. Ze względu na sprzeciw niektórych krajów, dużych krajów unijnych tej perspektywy nie ma, ale to nie znaczy, że ona się kiedyś nie pojawi i nie zrealizuje. Ja myślę, że to już chodzi o To nie chodzi już tam o kwestie tradycji, historii, tylko bardziej chodzi w tej chwili o wspólną Europę, bezpieczną Europę i o solidarność, która by była solidarnością Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Niemców i która by spowodowała, że pewne straszne rzeczy, te tragedie, o których mówiłem na samym początku, o rozbiorach, powstaniach, zsyłkach, no tragediach, żeby to już nie miało miejsca w Europie. Rozumiem, tak. Ale panie profesorze, kiedy mówimy o Polakach na wschodzie, nie sposób pominąć ważnego tematu, jakim jest Karta Polaka, czyli dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego. Pierwsze karty Polaka zostały wydane jeszcze w 2008 roku i teraz można już oceniać, jak one zadziałały, jeżeli mogę użyć tego określenia. Jedni twierdzą, że jest to powrót do korzeni, kultura języka przodków, a inni z kolei twierdzą, że jest to narzędzie materializacji polskości. I no, temat jest mocno dyskusyjny, wobec tego chciałabym zapytać, jak pan ambasador ocenia skutki społeczne wydawania kart Polaka? No niejednoznacznie, tak bym to powiedział.
niejednoznacznie, bo na początku były pewne kłopoty z kryteriami. One były dość dowolne i one tworzyły pewne możliwości no, niekoniecznie korzystne, zarówno dla tego, kto tą kartę otrzymywał, jak i dla tego, który tą kartę wydawał. Ja myślę, że znacznie prostszym i sensowniejszym rozwiązaniem by było po prostu dawanie polskiego obywatelstwa po przejściu pewnej procedury. I zdaje się, że jest taki kraj, który jest sąsiadem Ukrainy i który to robi i nie wydaje karty, tylko paszportu. Wie pani, o kim mówię? Oczywiście wiem, ale ta masowa paszportyzacja. Wiemy, że ona na przyszłość może być wykorzystana przede wszystkim do celów politycznych, tak, czyli obrony swoich obywateli. Już teraz była obrona mieszkańców rosyjskojęzycznych, no to nie wiem, co dalej będzie, właśnie obrona swoich obywateli rosyjskich. Tak to rozumiem. No więc właśnie, a no różnica jest taka, że paszport rosyjski jest paszportem rosyjskim, a paszport polski jest paszportem unijnym. Więc to jest dość istotna różnica, natomiast myślę, że ponieważ no jest duże zainteresowanie tym przyjazdem do Polski, pracą tu, studiowaniem tu, Tu trzeba zachować pewną równowagę, bo jakby zrobić taki drenaż, taki najprostszy drenaż, żeby motywować coraz żołniejszych Ukraińców, żeby Ukraińców polskiego pochodzenia, żeby przyjeżdżali masowo do Polski, zostawali, no to rezultat byłby taki, że ten kraj by po prostu się wyludniał z ludzi najzdolniejszych, jeżeli by ten mechanizm uruchomić na większą skalę, prawda? Niekoniecznie tylko w kontekście Polski. Więc należałoby raczej tworzyć również system zachęt. No, tu do tego jest i Partnerstwo Wschodnie, i możliwości wynikające ze stosunków dyplomatycznych polsko-ukraińskich, żeby po prostu polscy biznesmeni i nie tylko polscy inwestowali na Ukrainie. To ja pana ambasadora zapytam, bo pozwolę sobie się nie zgodzić z tym rozdawaniem obywatelstwa. Wydaje mi się to zbyt daleko idącym krokiem. Jaki byłby interes Polski, gdyby właśnie odważono się na to, żeby rozdawać te obywatelstwa zamiast kart Polaka? Jak pan sądzi? To by była przede wszystkim uproszczona procedura, ponieważ w tej chwili praktycznie karta Polaka właściwie gwarantuje w kolejnej perspektywie polskie obywatelstwo. Upraszcza znacząco ten proces. Tak, dokładnie. I to by po prostu było no, troszeczkę uproszczenie całego procesu. Należałoby się na tym pewnie zastanowić, żeby to zrobić w sposób skuteczny i niekontrowersyjny. Natomiast skoro karta Polaka prowadzi do tego procesu, jest jakąś drogą, no to po co tworzyć jeszcze jeden, bo na to przecież są wydatki. Do tego zatrudnia się konsuli, którzy po prostu tylko nad kartą Polaka pracują, więc może należałoby ten system w jakiś sposób zmienić. No. Ja nie uważam, że jeżeli ktoś z pokolenia tam był Polakiem i mieszkał na Ukrainie czy na Białorusi i jest w stanie to udowodnić, poświadczyć i miałby wolę życia w Polsce i posiadania polskiego obywatelstwa, należałoby mu to umożliwić, ponieważ to właśnie wracam pamięcią do mojego ojca. Gdyby on był młodszy i tam żył, to on by musiał się ubiegać o kartę Polaka. Po cóż, kiedy on był Polakiem. I ja mu się przepraszam, to polskie obywatelstwo by należało jak, to się przysłowiowo mówi bardzo brzydko, jak przybuda.
Powiem szczerze, wciąż budzi to moje wątpliwości związane z bezpieczeństwem, ale na pewno zgodzę się z Panem w tej kwestii, że trzeba by reformować, trzeba się zastanowić nad tym, jak można udoskonalić cały ten cały ten proces. Natomiast pragnę przypomnieć, że Karta Polaka na samym swoim początku, jak tylko one były wydawane, no to był instrument, takie zaświadczenie o tym, że się przynależy do narodu polskiego w dużym stopniu w wymiarze sentymentalnym. Ja osobiście pamiętam te lata, kiedy po prostu całe parafie kościelne wyjeżdżały tam do Lwowa i wyrabiały te karty, były te spotkania z konsulami, więc no to był w pewnym sensie wybór świadomościowy, tak, potwierdzenie tego, że jestem Polakiem. Natomiast teraz jednak z tym się wiąże wiele różnych korzyści, być może nie tak spektakularnych, ale jednak umożliwiających studiowanie w Polsce na przykład bezpłatnie, czy otrzymywanie różnych stypendiów. Także teraz wydaje mi się, że wiele rzeczy zostały poczynione w tym kierunku, żeby jednak to nie tylko był dokument dla osób, którzy tam mieszkają, tak, tylko też dokument dla osób, którzy mogą przyjechać tutaj i powiedzieć: jestem Polakiem. Mimo że wciąż jest się Polakiem ze wschodu, ale jestem Polakiem i to jest bardzo dla nas ważne. Rozumiem. Rozumiem, natomiast nie widzę właściwie tutaj jakiegoś problemu w tym rozwiązaniu z obywatelstwem. Ja myślę, że docelowo i tak pewnie w rezultacie tak się stanie i do tego pewnie dojrzeją polska administracja do tego dojrzeje, że ten proces zostanie po prostu wdrożony, uruchomiony. Ja nie mówię, że to się będzie odbywało na zasadzie takiej, jak to robi Rosyjska Federacja, bo to nie o to chodzi i to pewnie miałoby mieć zupełnie inny charakter. Ona ma zupełnie inne interesy, obawiam się. Dokładnie, ale że docelowo to jest chyba to, a poza tym no, to leży po pierwsze w interesie tych ludzi, bo oni chcą. Ta Karta Polaka ma służyć jako bilet, powiedzmy, na ten pociąg do Polski, a no, upraszczamy procedury i właściwie no, tworzymy, to już nie jest fikcja, tylko to jest po prostu konkretny dokument w postaci dowodu osobistego i paszportu polskiego. Dobrze, no ale mając na uwadze, że nie wszyscy wyjadą i nie wszyscy dostaną obywatelstwo, jak możemy się tego spodziewać, i wciąż starsze pokolenia Polaków raczej zostają tam na wschodzie. Tego chciałam się odnieść z Panem jeszcze do jednego wątku. Otóż pojawiają się głosy, co prawda na marginesie polskiego spektrum politycznego, że powinniśmy rozdzielić operacyjnie pomoc dla Polaków na wschodzie i pomoc dla Ukrainy jako państwa oraz nadawać priorytet tej pierwszej. Wobec tego mam pytanie, dlaczego te pomysły w rzeczywistości się nie sprawdzą? I jak możemy skutecznie pomagać Polakom na Ukrainie? Skutecznie pomagać Polakom na Ukrainie możemy przez pomaganie również państwu ukraińskiemu. Demokratycznemu państwu ukraińskiemu w osiągnięciu swoich celów, między innymi tego, żeby znajdować się coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej i coraz bliżej członkostwa w NATO, co jest, jak sam prezydent Zełenski niedawno mówił, jest priorytetem jego prezydentury. I to nie jest tak, że należy to rozdzielać. Są tacy, którzy chcą to rozdzielać, specjalnie to rozdzielają, że tu, prawda, pomoc Polakom, a sprawa pomocy państwu ukraińskiemu to, i stosunki polsko-ukraińskie to jest coś zupełnie innego. Nieprawda, to jest dokładnie to samo. I myślę, że jeżeli będzie większa świadomość w polskich elitach, w ukraińskich elitach, że tak można, to będzie z korzyścią dla Polaków żyjących na Ukrainie i dla Polaków mieszkających w Polsce. Tak, ale przede wszystkim musimy mieć elity po obu stronach, którzy są nastawieni na współpracę w różnych kwestiach, tam gdzie da się współpracować i szukać wspólnych rozwiązań.
to ja rozumiem, że właśnie z przedstawicielką takiej elity właśnie w tej chwili rozmawiam. Jestem, panie ambasadorze, mocno zaszczycona. W waszych rękach, w rękach waszego pokolenia w tej chwili będzie spoczywała odpowiedzialność za to. I jestem też gdzieś głęboko przekonany, bo spotkałem bardzo wielu młodych Ukraińców polskiego pochodzenia i Ukraińców etnicznych, czy nie wiem jak to określić, ja też nie lubię sformułowania etniczny Polak, a po prostu Polak i tyle. Więc myślę, że to by było nam bardzo potrzebne. Rozumiem. Natomiast pokolenie, które myśli w takiej kategorii. A ja jestem głęboko przekonany, że pani myśli w takiej kategorii. Widzę to po pani oczach. Dziękuję serdecznie, bardzo mi miło. Natomiast wiele jeszcze przede mną w tej kwestii. Wiele jeszcze się uczyć i pracować i zdobywać doświadczenia. Natomiast ja chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, ponieważ ostatnie wydarzenia w naszym kraju przesunęły strzałkę barometru uwagi społeczeństwa z protestów Białorusinów na protesty Polaków. To nie dziwi niestety, ponieważ we współczesnym świecie im więcej się pojawia, tym więcej staje się nieobecnymi, zgodnie z myślą francuskiego filozofa i teoretyka kultury Paula Virilio. Ale mimo wszystko, mówiliśmy już o Ukrainie, ale co możemy zaoferować i jakie działania należy podjąć wobec polskiej społeczności na Białorusi w czasie protestów? To jedna rzecz już została zrobiona i to była bardzo ważna rzecz. To była decyzja polskiego rządu, to były starania polskiego rządu, żeby zainteresować tematem Białorusi, Unię Europejską. I w wyniku tego zainteresowania między innymi zostały ustanowione, wdrożone sankcje przeciwko reżimowi i na liście sankcyjnej, na czarnej liście jest również samozwańczy prezydent Aleksander Łukaszenka. Myślę, że to jest dużo, naprawdę dużo. Natomiast oczywiście, że to nie jest koniec. Polska pomaga Białorusinom. Bardzo pomaga Białorusinom moja dobra znajoma Agnieszka Romoszewska, twórczyni Belsatu. Dzięki relacjom Belsatu praktycznie każdy, kto może sobie na profil Belsatu wejść i no, po prostu dostaje codziennie porcje dramatycznych informacji z tego, co wyprawiają służby bezpieczeństwa i milicja na Białorusi. Polska w tej chwili właściwie w jakimś sensie można powiedzieć otworzyła tą granicę dla prześladowanych Białorusi. Oczywiście tu cały czas, tu to pani kiedyś już też o tym wspomniała, istnieje czynnik bezpieczeństwa. No, Polska jest też w takiej sytuacji, że jest w tej chwili oskarżana o działania antybiałoruskie i o przewrót, próbę dokonania przewrotu tam. Więc tutaj musi być też uwaga w kierunku takim, żeby no, nie dopuścić do jakiejś prowokacji, która posłuży do pretekstu do tego, żeby się stało coś, nad czym po prostu nie zapanujemy. Oprócz tego no, białoruscy studenci mogą studiować w Polsce i myślę, że po prostu pomagamy tym Białorusinom rzeczywiście w tej chwili, tak jak pomagaliśmy w czas rewolucji godności Ukraińcom i w czas pomarańczowej rewolucji Ukraińcom. Polska zawsze patrzyła na wschód. To gdzieś było takie myślenie związane z losem również wielu, wielu rodzin polskich, że ten wschód jest zawsze w jakiejś formie obecny. I ten wschód to nie są tylko jakieś bardzo miłe wspomnienia, ale to są również tragiczne wspomnienia. To są wspomnienia związane z zsyłką na Sybir, ze śmierciami, z dramatem, z grobami, które tam są i z tym wszystkim, co nasza historia niosła. I
Myślę, że to patrzenie na wschód i to patrzenie empatyczne na wschód również, żeby pomagać nie tylko Polakom, ale również Ukraińcom, Białorusinom w tym, żeby mogli żyć w demokratycznym kraju i żeby mogli być bliżej nas po prostu. To jest to, o co chodzi. Tak, ale przede wszystkim wydaje się, że musimy uświadomić, że wschód to nie tylko pamięć, wschód to też współczesność i to, co my tworzymy właśnie dzisiaj, to od nas zależy, jak będą się kształtować relacje w przyszłości. Panie ambasadorze, jeszcze jedna rzecz, o której po prostu nie mogę nie zapytać, ze względu na to, że pracował Pan dla Partnerstwa Wschodniego i już dzisiaj nawet poruszał Pan ten temat. Chcę Pana zapytać, jak Polska na forum Unii Europejskiej może być aktywna, jak może wyrażać swoją politykę wschodnią, jak może sprzyjać integracji Ukrainy z Unią Europejską? Co by mógł Pan polecić w tej kwestii? No, po pierwsze chciałbym podkreślić, że idea Partnerstwa Wschodniego, przepraszam, powiedziałem polskiego, no bo to Polacy i Polska wystąpiła z tą inicjatywą, więc to można powiedzieć, że to jest już coś, co jest wielkim krokiem do przodu i daje możliwości formalne, daje możliwości na forum Unii Europejskiej, żeby pomagać. I nie, tu nie chodzi o pomoc Polakom na wschodzie, tylko chodzi o pomoc krajom w tym, żeby te kraje stały się krajami demokratycznymi i europejskimi. Ale już mówiliśmy, że tego właściwie nie da się rozdzielić w obecnych realiach, zwłaszcza kiedy Polaków, którzy teraz, ja przepraszam, że tak wchodzę w słowo, no ale mamy coraz mniej Polaków na przykład na tej samej Ukrainie, którzy się identyfikują jako Polacy. Teraz będzie najbliższy spis ludności i jeszcze nie wiemy, jaki to będzie procent, ale na pewno wiemy, że to będzie jakiś, na pewno mniej niż jeden. Ale powiem Pani coś może zaskakującego. Proszę. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli Ukraina będzie odnosić sukces na tej drodze do demokracji, drodze do Unii Europejskiej, to na Ukrainie pojawi się całe mnóstwo Polaków. I to Polaków z kraju, którzy będą chcieli tam robić biznes, zakładać fabryki, a nawet pracować i uczestniczyć w życiu gospodarczym. To tak, jak w tej chwili dzieje się w moim kraju, czyli w Polsce. Tu często przyjeżdżają do pracy Anglicy, Włosi, Niemcy, ponieważ no, tutaj ten rynek pracy jest bardziej chłonny i łatwiej jest dostać pracę w Polsce niż na przykład w Rzymie czy gdzieś w Lombardii. Więc to wszystko zależy właśnie od stopnia sukcesu i od zachęt. No sama zachęta taka, że jest Kijów, który jest pięknym, uroczym, urokliwym miastem, jest Lwów i wiele, wiele innych miast, tym Odessa, to oprócz tego jeszcze trzeba jakiejś takiej motywacji o charakterze transparentnych przepisów, zachęty biznesowej, kredytów i wtedy proces sam się uruchomi. Tak jak kiedyś, za czasów okupacji rozbiorów Polski, wielu Polaków, nie mając innych możliwości, wyjeżdżało robić biznesy do Rosji, gdzieś do Syberii, czy bliżej, czy do Petersburga i tam zakładali firmy, robili całkiem niezły interes. Więc myślę, że no świat się opiera o gospodarkę i to jest coś, co jest najważniejsze. Kłopoty gospodarcze generują konflikty zbrojne potem. Więc jeżeli to wszystko będzie się układało... Powiem, że ja osobiście nawet nie będę dyskutować z tą tezą, choć wiem, że jest wiele jej przeciwników. Natomiast tutaj z Panem się zgadzam i uważam, że biznes może być takim pomostem, żeby te relacje jakoś naprawić. Chociaż jeżeli patrzymy czysto gospodarczo, czy też militarnie, czy jakkolwiek inaczej, no obecnie te relacje Polski i Ukrainy są dobre. Mamy problemy przede wszystkim w płaszczyźnie historycznej i te czynniki świadomościowe. Tak, tutaj jest jeszcze wiele do życzenia. Prawie.
Natomiast właśnie tak ostatnio jeszcze Pana zapytam jednak o to Partnerstwo Wschodnie, bo ostatnio ono się spotkało z dużą krytyką, mimo obchodów rocznic i tak dalej. Co można zrobić, żeby Partnerstwo Wschodnie bardziej ożywić, tak, żeby znowu Partnerstwo Wschodnie było widoczne na forum europejskim? No to przede wszystkim wymaga uzdrowienia sytuacji w samej Unii Europejskiej. No jeszcze nie ukrywamy tego, wszyscy to widzimy, jest kryzys. Kryzys, który zapoczątkował Brexit. I to już kolejny. Tak, dokładnie, a jeszcze wcześniej był kryzys spowodowany finansami, kryzys migracyjny, finansami. Teraz jest, jeszcze na to się nałożyła pandemia, to po prostu jakieś przekleństwo, które generalnie wisi nad światem w tej chwili. I bardzo trudno jest w takich warunkach myśleć wyłącznie o wschodnim partnerstwie i realizować, powiedzmy, twórcze koncepcje, które by pozwoliły nam przybliżyć Ukrainę i kraje i Białoruś i Gruzję do i Mołdawię. O, Mołdawia, tam się ciekawe rzeczy stały, bo Maja Sandu gra wybory prezydenckie. Więc dobrze by było, żeby Unia zaczęła znowu nabierać jakiejś prędkości, jakiegoś tempa i no, to niestety wiele zależy po prostu w tej chwili od, praktycznie mówiąc, szczepionki na COVID-19. Jeżeli uda się uspokoić nastroje społeczne i ta sprawa zostanie załatwiona, to wtedy otwierają się perspektywy. No, jest kolejna perspektywa, że zdaje się, że łatwiej będzie w tej chwili, jak chodzi o współpracę transatlantycką, czyli współpracę na odcinku Waszyngton-Bruksela po wyborze Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To też otwiera nowe możliwości, tym bardziej, że Biden zna Ukrainę. Tam parokrotnie przecież był jako wysłannik Baracka Obamy. Wprawdzie Barack Obama nie zapisał się tak całkiem chwalebnie w dzieł Ukrainy, no bo tam chodziło o javeliny, tak, chodziło o no, takie no, bardziej twarde wsparcie Ukrainy, ale myślę, że teraz ze względu choćby na politykę rosyjską to się zmieniło tak, że możemy tego oczekiwać, więc ja bym tutaj pozostawał tak jak całe życie pozostaje niezłomnym optymistą i chcę wierzyć w to, że uda się doprowadzić do momentu, kiedy Ukraina zostanie członkiem Unii Europejskiej. I ci, którzy mówią o tym, że Lwów to jest polskie miasto, no to sobie mogli przyjechać bez paszportu do tego Lwowa, zabawić się, zobaczyć i nie będą musieli mówić, że to musi być koniecznie polskie miasto. Niestety... Świetne podsumowanie, panie ambasadorze. No tak, jeżeli chodzi o Bidena, to z tego, co wiem, z tego, co jest mi teraz wiadomo, no to jego zainteresowanie Europą Środkową i Europą Wschodnią jest dość duże. Jestem też ciekawa, jak to ewoluowało przez lata, jak to będzie wyglądało podczas jego prezydentury, ponieważ jak wiemy, prezydentura, tam jest cały mechanizm checks and balances, które mogą go powstrzymywać, dużo zależy od ludzi, którzy będą razem z nim szli tą drogą, tak, prezydencką. Więc to jeszcze zobaczymy, ale jeszcze jedną rzecz, którą zauważyłam podczas naszej rozmowy, to jest to, że zaczynaliśmy właściwie od polityki wschodniej, powoli przeszliśmy na pytania unijne, no bo trudno tutaj mówić o polskiej polityce wschodniej jako czymś bardzo odrębnym, tak? To zawsze jest ten kontekst unijny, od kiedy mamy Partnerstwo Wschodnie, on cały czas się pojawia, zresztą nie poruszyliśmy tego tematu, ale różne granty, tak, dla NGO-sów, zachęcające do współpracy, zarówno i europejskiej, i transatlantyckiej. To wszystko przechodzi przez te ramy. No i przyszliśmy też do kwestii globalnych, tak, pandemia, szczepionka i tak dalej, więc jednego nie można oderwać od drugiego i bardzo ważne jest wprowadzać te szersze konteksty i rozumieć to, że
polityka wschodnia nie jest czymś, co możemy sobie zapomnieć, odłożyć na półkę historii i powiedzieć, że tam jest tylko nasza jakaś pamięć i tylko historia. To jest to, co się dzieje dziś w roku 2020. Natomiast podręcznikowo rzecz ujmując, ta polityka wschodnia jest obszarem żywotnego zainteresowania Polski. Natomiast w praktyce, jak już ustaliliśmy, wiele pozostaje do życzenia. Ja dziękuję panu ambasadorowi za przedstawienie pomysłu na dotychczas nierozwiązane problemy wschodnie i za to, że pan otworzył oczy na rzadko poruszane kwestie w debacie na temat tej polityki. Z pewnością dzisiejsze spotkanie to świetny merytoryczny materiał do studiowania dla młodych adeptów sztuki dyplomatycznej, którzy byli naszymi widzami. Ja bym w tej chwili chciałam podziękować panu również za udział i za poświęcony czas. Wiem, że pan tego czasu nie ma za dużo, ale dla nas poświęcił. Dziękuję po prostu i zaproszę naszych widzów do Studenckiego Klubu Dyskusyjnego. I bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło i życzę nam powodzenia. Dziękujemy serdecznie. Tak, a my powoli przechodzimy do Studenckiego Klubu Dyskusyjnego. Eduardzie, czy jesteś z nami? Tak, tak, jestem. Cześć, witać. Eduard. Cześć. Otóż jest mi miło powitać Eduarda Bukatę, który jest przewodniczącym Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także przedstawicielem diaspory Białorusinów w Krakowie. Cześć. I dzisiaj z Eduardem my porozmawiamy bardziej o części młodzieżowej, tak? Części młodzieżowej, jak wygląda sytuacja polskiej młodzieży na wschodzie, z szczególnym uwzględnieniem Białorusi, bo tutaj dla naszego specjalnego gościa Eduarda to oczywiście będzie bliższy temat. I wiem, że też macie różne problemy, a to są rzeczy bardzo aktualne i chcielibyśmy naszym widzom przedstawić, co u was się dzieje. Więc zacznę od tego, że o ile jest mi wiadomo, na Białorusi tylko w dwóch szkołach można uczyć języka polskiego. W jaki więc sposób młodzi Polacy uczą się tego języka? Jakie mają możliwości? Czy mógłbyś nam to powiedzieć? Z przyjemnością to zrobię. Znaczy, pierwsza rzecz, o której musimy sobie powiedzieć i musimy sobie zdawać sprawę, to to, że te dwie szkoły, czyli szkoła w Grodnie i w Wołkowysku, to też nie są, one działają rzeczywiście, ale władze białoruskie bardzo często utrudniają im działalność. Bo chodzi o to, że na przykład nie ma na Białorusi oficjalnych podręczników w języku polskim, a podręczniki polskie nie są, władze nie pozwalają na to, żeby z tych podręczników polskich korzystać. To rodzi pewne problemy, takie jak na przykład po prostu uczniowie muszą się uczyć z podręczników rosyjskojęzycznych, a nauczyciele to tłumaczą na język polski, odpowiadają na przykład uczniowie też po polsku i tak dalej. Więc z tymi szkołami polskimi też nie jest różowo. Też są rejony na Białorusi, gdzie dominuje właśnie narodowościowo, dominują Polacy, ale też nie ma żadnych szkół polskich, czy na przykład klas, czy tam szkoły podstawowej polskiej, w języku polskim. To jest na przykład rejon Woronowski, tuż obok rejonu Lidzkiego, skąd pochodzę. Więc ogólnie sytuacja ze szkołami rzeczywiście nie jest różowa. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób młodzież polska uczy się polskiego, to najczęściej to są właśnie te kursy komercyjne, czyli na przykład kursy językowe, takie prywatne często, najczęściej na zasadach odpłatności, ale też czasami, ale to bardzo, bardzo rzadko, udaje się przeforsować temu starszemu pokoleniu Polaków, udaje się przeforsować coś takiego jak zajęcia z języka polskiego właśnie w szkołach. To polega na tym, że mniej więcej właśnie to wygląda jak zwykłe kursy, tylko z tym, że najczęściej za darmo języka polskiego tam się uczy i oczywiście pomieszczenie, to najczęściej właśnie w szkołach się odbywa. Z tym jest bardzo trudno,
bo władze najczęściej mają tysiące powodów do tego, żeby odmówić właśnie rozpoczęcia takich, uruchomienia takich kursów, takich zajęć. Więc z tym rzeczywiście jest problem, więc najczęściej, najbardziej popularnym właśnie czy miejscem, gdzie można się nauczyć języka polskiego, poza oczywiście rodziną, bo na przykład po polsku, ale właśnie gdzie można się nauczyć rzeczywiście tak gruntownie polskiego, to właśnie są te kursy komercyjne. Rozumiem, właściwie poruszyliśmy tą kwestię. I na przykład, żeby tak... Proszę, proszę. Znaczy ja się odwołam do własnego doświadczenia. Ja właśnie uczyłem się polskiego na takich kursach komercyjnych, mniej więcej. Więc tak to mniej więcej wygląda. Ale widzimy, że efekty są bardzo dobre. Nawet takiego nauczania. W każdym razie te szkoły w języku polskim i powiedzmy w ten sposób, one są z pewnością elementem takiej polityki językowej, ale też polityki językowej rozumianej jako polityki wobec mniejszości narodowych. I chciałabym Ciebie zapytać, jak Ty ogólnie oceniasz politykę wobec mniejszości narodowych, w tym Polaków, obecnych władz na Białorusi, oraz jak to się odbija na młodzieży? Twoja perspektywa, byłabym bardzo wdzięczna. Mhm. Czy to zawsze zależy? Zależy, o której mniejszości mówimy, bo też do każdej mniejszości władzy mają różne podejścia. Na przykład do mniejszość rosyjska w ogóle na Białorusi najczęściej nie jest postrzegana jako mniejszość narodowa, bo mówią w tym samym języku, zresztą jakby w podobnych warunkach się wychowują, też mają podobny światopogląd. A jeśli chodzi o mniejszości te, nazwijmy to zachodnie, czyli mniejszość polską i mniejszość litewską, ale też mniejszość łotewską czy inne, z tym jest akurat trudniej. Znaczy ogólnie teraz, czy ostatnie lata, teraz mówimy o czasach sprzed wyborów prezydenckich, to gdzieś mniej więcej po 2014, czy trochę później, trochę się zmniejszyły ten cisk wobec mniejszości działaczy mniejszości polskiej na Białorusi, bo wcześniej bardzo często się zdarzało tak, że na przykład aktywiści mniejszości polskiej byli wzywani na przykład na rozmowy do KGB, byli bardzo często przepraszam, czy słychać mnie? Słychać. Dobrze. Znaczy, często też były informacje, że są po prostu pilnie obserwowani przez służby specjalne. Różnie z tym bywało, powiem tak. I bardzo często to starsze, przedstawicieli starszego pokolenia Polaków na Białorusi też mogą powiedzieć więcej, jak to z ich perspektywy wyglądało. Bo ja akurat jestem... Jak ja na przykład wyjeżdżałem do Polski, jak ja zaczynałem studia, czy się uczyłem polskiego, to już ta skala represji się zmniejszyła, poważnie się zmniejszyła. Wcześniej na przykład... Wyjechałeś do Polski jakoś kilka lat temu, tak? Słucham? Wyjechałeś do Polski jakoś kilka lat 2000, temu. Tak, w 2017 roku skończyłem szkołę, w 2017 tak wyjeżdżałem do Polski i na przykład, bo często się zdarzało wcześniej, tak, przed 2014 prawdopodobnie, nie wiem dokładnie w którym roku to podejście się zmieniło, nieznacząco, ale się zmieniło. Wcześniej na przykład było praktykowane coś takiego jak wyzwanie na rozmowę właśnie studentów, którzy
składali dokumenty. Taka rozmowa wyjaśniająca, czy Tak, właśnie. Właśnie wzywano na przykład do rejonowego oddziału KGB i tam przeprowadzano takie rozmowy. Szczerze powiedziawszy, nie wiem na czym polegały, bo też część z moich znajomych, która była na takich spotkaniach, nie chce o tym mówić. Więc ogólnie prawdopodobnie po prostu pytano o bardzo podstawowe rzeczy, typu gdzie się nauczyłeś polskiego, czy dlaczego właśnie Polska, ale to jest moje domniemanie. To jest chyba bardzo trudno dla nich emocjonalnie, nie? Po takiej rozmowie. Edwardzie, ja bym jeszcze ciebie zapytała taką rzecz, bo wyjechałeś do Polski i teraz przedstawiłeś mi, jak to było w poprzednich latach. To jest jakaś forma represji, myślę, nawet czysto na poziomie emocjonalnym czy psychologicznym. Ale chcę ciebie zapytać, jakie są przyczyny tego, że ludzie polskiego pochodzenia z Białorusi wyjeżdżają na studia do Polski? Dlaczego decydują się studiować często tutaj, a nie u siebie w kraju, kiedy mają taką możliwość? Wydaje mi się, że najczęściej to są dość pragmatyczne przyczyny. Najczęściej właśnie chodzi o jakość kształcenia, o jakość edukacji. Rzeczywiście poziom edukacji w Polsce jest znacznie wyższy. Też chodzi o perspektywy finansowe i tu chodzi mi nie tylko o jakby perspektywy zarobkowe po studiach, ale też na przykład wysokość stypendium. To jest też czynnik dość poważny. Często umyka w rozmowach czy w debatach na temat przyczyn wyjazdu przedstawicieli mniejszości polskiej czy też Białorusinów ogólnie do Polski, ale to też jest ważne, że stypendium tu w Polsce pozwala na to, żeby być też niezależnym od rodziców też. Jeśli chodzi o przyczyny, właśnie, to jeszcze... Przepraszam, że tak ci wejdę w słowo. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy z ambasadorem o kartach Polaka, o tym, jak ewoluowało znaczenie samej karty Polaka i że teraz właśnie samo jej posiadanie umożliwia ubieganie się o różnego rodzaju stypendia. Więc z pewnością zgadzam się z tobą, że to jest jakiś czynnik. Proszę, kontynuuj. Tak, też z takich przyczyn to warto wymienić prestiż studiów za granicą. To jest rzecz naturalna, tak mi się wydaje, że w Polsce też jest podobne przeświadczenie, że studia za granicą to jest rzecz bardzo prestiżowa, ale też dla wielu Polaków na Białorusi, którzy byli wychowywani w kulturze Polski, tak, i w takim duchu polskości, jest ważne na przykład uczenie się w języku ojczystym. Na Białorusi takiej możliwości nie ma, co tu mówić, nawet w języku białoruskim nie da się znaleźć uczelni wyższej, gdzieby studia w całości były w języku białoruskim, tym bardziej w języku polskim nie ma czegoś takiego, więc to też jest kolejny czynnik i też jest ważny. Dla wielu Polaków rzeczywiście wychowanych w tym duchu miłości do ojczyzny, do Polski, to jest ważne. I też jeśli chodzi o też kolejne czynniki, to można tu przywołać oczywiście cały szereg takich czynników, ale też wspomnę na przykład też o wolności nauczania, poziom której w Polsce jest nieporównywalnie wyższy. Studia, w ogóle cały proces kształcenia na Białorusi, cały proces nauczania, w tym właśnie ten poziom wyższy, też jest bardzo ściśle związany z pracą ideologiczną. Chodzi to oczywiście o różnego rodzaju organizacje młodzieżowe, prorządowe, do których musisz należeć, jeśli chcesz. Czy nieoficjalnie oczywiście musisz należeć. Często są takie argumenty typu, że nie dostaniesz pokoju w akademiku, jeśli nie przystąpisz. No ja myślę, że jest to znana sytuacja, jak nie naszym widzom, tak, to przynajmniej rodzicom naszych widzów. Tak było i w PRL-u, i w Związku Radzieckim. Ale tak mówiąc o tych czynnikach, też przywołuję sobie, jaka jest sytuacja na Ukrainie i sądzę, że jednym z takich czynników jest to, że po prostu brak korupcji na polskich uczelniach.
że student może sobie przyjść na egzamin i go zdać tylko dlatego, że się przygotował. Mimo że w Polsce to się wydaje takie naturalne, to jednak nie wszędzie na Ukrainie to zostało wyeliminowane. Czy na Białorusi też jest taki problem, czy sądzisz, że raczej nie ma? Znaczy zdecydowanie to nie jest czynnik decydujący na Białorusi, bo zresztą panuje przeświadczenie, że czy wśród osób, które jeszcze dopiero zaczynają studia, panuje przeświadczenie, że korupcji w nauczelniach nie ma, czy często to się nie nazywa po prostu korupcją. I raczej to nie jest czynnik najważniejszy na Białorusi, raczej nie o korupcję chodzi. Tak to mówię. Ale o wolność na pewno. O wolność, tak. Znacznie częściej. Mówiąc o wolności, tak sobie przywołuję w pamięci te ostatnie manifestacje, które mieliśmy między innymi w Krakowie. Chcę Ciebie zapytać o taką rzecz, bo Ty jesteś studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i chyba sporo znajomych tutaj masz. I znamy się zwłaszcza z kiedyś organizowaliśmy w ramach Studenckiego Zespołu Ambasadorów Wieczór Kultury Białoruskiej, na którym świetnie wystąpiłeś ze wspaniałą prelekcją. Natomiast chcę Ciebie zapytać, jak tutaj Wy się czujecie w Polsce, czy udaje Wam się integrować z Polakami, jakie, nie wiem, problemy natury społecznej napotykacie tutaj, czy być może wszystko jest wspaniale, jesteście wszystkim zadowoleni? Tak, pierwsza rzecz, bardzo lubię, jak mnie chwalą, ale to tak na marginesie. Bardzo zależy. Każdy czy każda osoba radzi sobie. Akurat tak mi się wydaje, że jestem bardzo dobrze zintegrowany w społeczeństwie polskim z wielu powodów. Najważniejszym wydaje mi się powodem do tego, czy dlaczego właśnie tak dobrze sobie z tym radzę, to jest właśnie moja aktywność w kole naukowym, w KSSM-ie i tam właśnie poznałem wielu, wielu Polaków, mam bardzo dużo kolegów, z którymi właśnie zaczynałem tę aktywność w ramach koła i to też bardzo pomaga przy integracji w społeczeństwie. Ale też jakby podczas różnych innych wydarzeń też starałem się być aktywny, też starałem się przy innych okazjach się integrować z Polakami rdzennymi i tak dalej. Ale wiem też, że to mi się udawało też po części dlatego, że bardzo dobrze sobie radziłem z językiem polskim, w sensie nie miałem takiego poważnego problemu językowego. Też się czułem, nie czułem stresu na przykład, jak mówiłem po polsku. Dla mnie to nie był żaden problem. Natomiast wiem, że często zdarza się tak, że osoby, które na przykład gorzej sobie radzą z językiem polskim, czy na przykład gorzej sobie radzą z rozmawianiem z obcymi ludźmi, tak, z nawiązywaniem nowych znajomości. Oni często niejako się izolują w swoich lokalnych społecznościach. Nie lokalnych, tylko bardziej na przykład rosyjskojęzycznych. To się najczęściej zdarza wśród studentów z Białorusi, Ukrainy, Rosji. Że ostatnio, jakiś czas temu w ramach zespołu ambasadorów też zleciliśmy takie badanie, takie pytanie do naszych studentów, zwłaszcza rosyjskojęzycznych, dlaczego integrujesz się głównie z obywatelami swojego państwa lub też właśnie swojej wspólnoty językowej, mówiąc tak ogólnie rosyjskojęzycznej, tak? Bo zauważyliśmy ten problem, tak, że czasami właśnie studenci tylko z Białorusi czy z Ukrainy trzymają się generalnie ze sobą.
i sporo osób opisało jako ten główny problem właśnie bariera językowa, tak, kiedy im brakuje jakiegoś słowa, czy po prostu, no, po prostu przestrzeni do tego, żeby być zrozumianym, dobrania jakiegoś wyrażenia i tak dalej. Też wiem, że były przywoływane przypadki, kiedy to robili, powiedzmy, wspólne projekty na studiach, czy jakieś prezentacje razem ze swoimi polskimi kolegami i się spotkali z pewnym brakiem empatii wobec tego, że gdzieś popełniają te błędy. Więc wydaje mi się, że tutaj po prostu jest wiele do życzenia i wiele do zrobienia po obu stronach. Oczywiście wszystkich zachęcamy do uczenia się języka polskiego i w ramach studenckiego zespołu ambasadorów dużo postu na ten temat publikujemy i jeszcze będziemy pracować w tym kierunku. Natomiast też myślę, że ci ludzie, ja na przykład przyjechałam do Polski z takim C1, C2 twardym, ale sądzę, że ci ludzie, którzy dopiero zaczynają się uczyć tego języka albo są na jakimś średnim poziomie, dla nich to może być faktyczny problem. Dziękuję ci za to, co przedstawiłeś, natomiast podziel się jeszcze może trochę swoją działalnością w ramach KSSM-u. Jak to jest? Jak to jest być przewodniczącym? Znaczy ogólnie, w ogóle sam fakt tego, że zostałem wybrany na przewodniczącego największego koła na Wydziale Stosunków Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych, to ma świadczyć o tym, że raczej jakby ta społeczność akademicka, szczególnie studenci, a szczególnie kierunku stosunki międzynarodowe, w ogóle nie mają problemu z ksenofobią. To pozytywnie nastawieni. Tak, tak. To jest jakby to ma świadczyć o tym, że sam fakt tego, że jestem cudzoziemcem, nie jest dla nich żadną barierą. I w ogóle samo moje zostanie, w sensie to, że zostałem przewodniczącym, było odebrane bardzo naturalnie. Że tak ma być, nie wiem, że nie ma żadnej różnicy, czy jest Polakiem, czy jest gdzieś z zewnątrz. Więc to jest pierwsza rzecz, o której warto to wspomnieć. A druga, to oczywiście dla mnie KSSM też jest bardzo ważną organizacją pod tym względem, że bardzo w swoim czasie właśnie koło studentów stosunków międzynarodowych bardzo mi pomogło przy socjalizacji, jeśli chodzi o integrację w społeczeństwie czy w społeczności akademickiej. I bardzo, bardzo tej organizacji zawdzięczam i bardzo się cieszę z tego powodu, że rzeczywiście mogę też wnieść swój własny wkład wraz z innymi członkami zarządu i też w ogóle z członkami koła w działalność tej organizacji. Niejako spłacam długi przed KSSM-em. Super, ale też rozumiem, że poleciłbyś Uniwersytet Jagielloński swoim znajomym na Białorusi. Zdecydowanie tak, zdecydowanie. I tak robię zresztą, bo po pierwsze w ogóle cały uniwersytet kojarzy mi się przede wszystkim z bardzo wysokim poziomem nauczania. Rzeczywiście kadra profesorska, ale też studenci sami, chęć studentów do tego, żeby działać, żeby też studiować poza zajęciami, żeby też się rozwijać w innych kierunkach. Zresztą mamy w kole sekcje, które nie są stricte związane ze stosunkami międzynarodowymi, typu sekcje problemu środowiska naturalnego, czy też inne, które nie są związane stricte z kierunkiem studiów, ale rozwijają właśnie te inne kompetencje. Tak. Wiesz co, Edwardzie, ja tak właśnie ciebie słucham i mam takie przemyślenie, że twoja działalność, moja działalność, myślę jeszcze działalność wielu ludzi, którzy się urodzili na wschodzie, jednak po prostu niszczy pewne stereotypy, tak? Pokazuje, że mamy może innego rodzaju ambicje, ale też innego rodzaju podejście do tego, czym się zajmujemy w swoim życiu. Czujemy pewną misję, coś ważnego w naszym życiu, więc wydaje mi się, że bycie ambasadorem polskości na wschodzie to też jest coś, co powinniśmy pokazać. W tym przypadku rozumiem to bardziej bycia Białorusinem, tak? Tak. Ale w każdym razie rozumiemy, o co chodzi. Słuchaj, bardzo miło było mi z tobą porozmawiać i tak na koniec naszego spotkania po rozmowie z ambasadorem, raczej bardziej poważnej, wprowadziliśmy takie intensywne, młodzieżowe wątki. Cieszę się, że się spotkaliśmy. Naszym widzom przypomnę, że spotkanie zostało organizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji.
przez Forum Młodych Dyplomatów, zwłaszcza przedstawicielstwo regionalne w Krakowie.